Pora na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Zapraszam na nasz program informacyjny. Grzegorz Ołkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Spotkanie rodziny olimpijskiej. Z ekologią za pan brat. Wsparcie dla Płockiego Funduszu Grantowego. Polski Ruch Olimpijski ma bogatą historię i wiele fantastycznych osiągnięć. Od wielu już lat Orlen jest partnerem zarówno samego Komitetu Olimpijskiego, jak i reprezentujących nas olimpijczyków. Jak zawsze na początku roku odbywa się spotkanie tzw. rodziny olimpijskiej, ale tegoroczne miało wyjątkowy charakter. Oto nasza relacja. PKN Orlen angażował się w sponsorowanie reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich już od 2004 roku. Z kolei od 2017 roku spółka jest sponsorem strategicznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Komitet otrzymuje stabilne, długofalowe wsparcie finansowe, co pozwala sportowcom rozwijać swój talent i umiejętności. Współpraca Orlenu z PKOL-em to także edukacja olimpijska, opieka nad olimpijczykami, promocja fair play i propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia. Do zebranych kilka słów skierował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który jest także przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Szanowni Państwo, sport łączy ludzi, buduje więzi, poczucie patriotyzmu. To nie tylko rywalizacja na boisku, walka o punkty, o zwycięstwo. Sport łączy ponad pokoleniami, ponad polityką, uczy nas szacunku dla przeciwnika i walki z własnymi słabościami. Sport uczy nas również działania w zespole, co jest niezwykle ważne, by odnosić sukcesy i osiągać zamierzone cele. Szanowni Państwo, jestem dumny, że taki zespół tworzymy wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim, który wpisuje się w dorobek 100 lat niepodległości naszej ojczyzny. Polski Komitet Olimpijski wspiera wybitne polskie osobowości sportu, którym za wszelkie sukcesy i medale w imieniu własnym oraz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen serdecznie dziękuję. Jednocześnie cieszę się, że byliśmy i będziemy strategicznym sponsorem polskiego sportu również na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Korzystając z okazji, życzę Państwu kolejnych wspaniałych lat, wytrwałości w realizowaniu zamierzeń. Niech Państwa ciężka praca przyczyni się do dalszych sukcesów. Podczas spotkania wystąpili też prezydent RP Andrzej Duda oraz minister sportu i turystyki Witold Bańka. Ważnym wątkiem spotkania rodziny olimpijskiej było ogłoszenie obchodów setnej rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. PKN Orlen objął je swoim patronatem. Symboliczne logo z rąk szefa PKOL-u Andrzeja Krasińskiego odebrał członek zarządu Orlenu Wiesław Protasewicz i dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów Anna Ziobroń. Nasza spółka będzie też wspierała przygotowania polskiej reprezentacji olimpijskiej do Igrzysk 32. Olimpiady w Tokio. Spółka Orlen Południe pod koniec ubiegłego roku zorganizowała dwa spotkania dla mieszkańców Jedlicza i Trzebini, podczas których popularyzowała ekologiczne zachowania w trosce o środowisko. Spółka z naszej grupy kapitałowej jest uczestnikiem programu Odpowiedzialność i Troska, który od lat realizuje zadania związane z obszarem ochrony środowiska. Tym razem działania były skierowane do przedszkolaków gminy Jedlicze i mieszkańców Trzebini. Ci pierwsi brali udział w trzeciej edycji akcji Drzewko za butelkę. Uczniowie placówek, które dołączyły do akcji, zbierali przez miesiąc zużyte plastikowe butelki PET, które następnie trafią do powtórnego przerobu. Symbolem recyklingu zebranych butelek są drzewka, które podczas uroczystego finału akcji otrzymała każda placówka. Najbardziej aktywne dzieci otrzymały też dyplomy, a zwycięskie placówki nagrody pieniężne z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego lub pomocy naukowych. Około 200 przedszkolaków i tyle samo uczniów wzięło również udział w zabawach edukacyjnych o charakterze ekologicznym. Podczas całej akcji dzieci zebrały ponad 404 tysiące butelek, co jest rekordem jedlickiej akcji Orlen Południe. Dzieci bardzo się angażują. Przy okazji środowisko zyskuje na segregowaniu tych śmieci. Od kilku lat nasza szkoła sukcesywnie co rok coraz więcej tych buteleczek zbiera. Ekologia to jest coś takiego, żeby zbierać śmieci, a nie wyrzucać na ulicę, czy do foszy, czy na trawę, żeby nie zaczyszczać środowiska, bo wtedy się zatruwa zwierzęta i ludzi. Gdy właściwych zachowań nabiera się w młodym wieku, praktykuje się je także w dorosłości. Udowodnili to mieszkańcy Trzebini, którzy znów licznie spotkali się na rynku w trakcie akcji Orlen Południe. Każdy, kto przyniósł paczkę z makulaturą, otrzymał świąteczne drzewko w zamian. Tu także nie zabrakło atrakcji dla dzieci i nieco starszych mieszkańców miasta.
Wydaje mi się, że takie akcje jak najbardziej służą naszemu społeczeństwu, dzieciom małym. Fajnie, bardzo się cieszymy, bo dzisiaj bardzo dużo dzieci było na naszej akcji. Fajnie, fajnie to oglądać, bardzo fajnie. A w dobie dzisiejszego, tego całego takiego, że tak powiem, ocieplenia klimatu, tym bardziej trzeba uświadamiać młodsze pokolenia, że to dbanie o środowisko jest niezmiernie ważne i to powinien być priorytet, że tak powiem, w naszym życiu codziennym. Działania spółki Orlen Południe skupiły się na środowiskach lokalnych, gdzie firma zatrudnia pracowników. Organizacja tego typu spotkań stała się tradycją dobrze ocenianą przez mieszkańców, jak i samą spółkę. Działania Orlenu na rzecz lokalnej społeczności to temat, o którym wielokrotnie mówiliśmy już w naszych programach. Dziś wracamy do wsparcia dla Funduszu Grantowego dla Płocka, który dzięki dofinansowaniu z Orlenu pomaga działać na rzecz lokalnej społeczności. Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka podczas ostatniej gali wręczenia grantów dla płockich organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych przekazała niemal 300 tysięcy złotych. PKN Orlen jest zaangażowany w projekt Funduszu Grantowego dla Płocka od 15 lat. Co roku jesteśmy odpowiedzialnym partnerem. Przekazujemy środki finansowe na realizację projektów, które trafiają do społeczności lokalnej, do organizacji pozarządowych z terenu miasta Płocka. Zapraszamy wszystkich pracowników, wszystkich mieszkańców Płocka do tego, żeby śledzili strony internetowe organizacji pozarządowych, strony Urzędu Miasta, czy też innych beneficjentów, aby angażować się w te realizowane projekty przez organizacje pozarządowe, żeby w nich uczestniczyć, aktywnie uczestniczyć, żeby móc realizować również swoje pomysły, swoje pasje. Środki finansowe, dzięki którym możliwa jest realizacja pomysłów płocczan, oprócz Orlenu, przekazał także Levi-Strauss oraz Basel Orlen Polyolefins. Wspomniana kwota będzie przeznaczona na 32 projekty, które będą realizowane w ramach 9 edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz w 3 edycji konkursu adresowanego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. Tematyka projektów jest rozmaita. Od 15 lat mamy co roku około 1000 gości w ramach tego projektu. To jest specjalny dzień, zawsze pierwszy piątek czerwca, specjalny dzień dla dzieci, dla młodzieży niepełnosprawnej, która może zapoznać się z odpowiednim programem przez nas przygotowanym, ale także może zwiedzać wieczorem ogród zoologiczny, zapoznawać się z ogrodem, zapoznawać się z tym, co robią zwierzęta w dzień, w nocy, czym są żywione, rozwiązywać pewne rebusy, zagadki i ogólnie brać udział w kilkugodzinnej, świetnej zabawie. Projekt zakłada kilkudniowe warsztaty dla młodych ludzi z Płocka w wieku od 12 do 16 lat. Są to warsztaty z animacji poklatkowej, czyli z animacji, którą wykonujemy pracą własnych rąk i wysiłkiem, który musimy podjąć, żeby ślęczeć nad komputerem i przez kilka godzin klikać te obrazy, które potem połączą się w całość, powstanie z tego film. 32 pomysły to największa liczba projektów, jakie fundacja sfinansuje w dotychczasowej historii udzielania grantów. Orlen Handball Mini Liga to rozgrywki w piłkę ręczną dla uczniów szkół podstawowych z Płocka i okolic. Chodzi nie tylko o dobrą zabawę, ale o zachęcenie młodych ludzi do aktywnego trybu życia i zainteresowania tą niezwykle popularną w Płocku dyscypliną sportu. Turniej kończący rozgrywki 12. edycji Orlen Handball Mini Ligi Klas 5 odbył się na dwóch halach sportowych Gimnazjum nr 8 w Płocku. Rywalizowało 16 zespołów reprezentujących płockie szkoły podstawowe, a także m.in. szkoły podstawowe z Sierpca, Łącka Węgrowa, Bodzanowa czy Radzanowa. W finale, to już niemal tradycja, rywalizowały dwie podstawówki z Płocka 21 i 23. Tym razem wygrała ta pierwsza. Ten finalowy mecz widzieliśmy duże emocji, ale taki widzieliśmy paru bardzo dobrych zawodników. Ja myślę, że w tym wieku już grali bardzo dobrze. Oni mają ogromną ambicję i teraz tylko do tej ambicji trzeba podłączyć pracę dobrych trenerów, a w Płocku jest ich bardzo dużo. W związku z tym są tutaj szanse na to, żeby praca, jeszcze raz praca z odpowiedzialnymi ludźmi była tu zrealizowana i żeby Płock zabezpieczył sobie swoich zawodników. To jest podstawa, praca z dziećmi. Praca z dziećmi, przekonywanie ich do piłki ręcznej. Myślę, że Superliga w najbliższym czasie też włączy się z pewnymi projektami, które spróbują poszerzyć spektrum tych miast, w których takie imprezy się odbywają. A tutaj gratuluję. Gratuluję prezesowi Wolińskiemu, bo to jest kilkanaście lat dobrej pracy z dzieciakami. Gratuluję.
Na zakończenie turnieju finałowego wręczono puchary, dyplomy i nagrody. Młodzi amatorzy Szczypiorniaka mieli też okazję na spotkanie z idolami. Z Orlen, Wisły, Płock. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Zapraszam serdecznie, polecam i do zobaczenia.